No to demonstracja. Później jeszcze będą na suficie panele, na środku jeszcze będzie fajny żyrandol, ale taki będzie generalnie obwód sufitu, salonu. Kolory się zmieniają teraz za pomocą takie programy są w tym pilocie, które same zmieniają w zależności tam, różni się to czasem, przy ścianie można to nawet przyspieszać, uzwalniać. No i manualnie obsługiwać jeszcze właśnie chłodną barwę białą i lub ciepłą, też przechodzić przez te barwy. Halogenki działają niezależnie od taśmy. W środku jeszcze jest dodatkowa alternatywna instalacja, bo halogenki działają na 12 V i mają zasilacz. Są zasilane zasilaczem, ale dodatkowo jeszcze jest w środku przeprowadzona instalacja 220 i można sobie w każdej chwili wyciągnąć odpowiednią oprawkę z dziury, tam gdzie są oczka i odpowiednią żarówkę, jaką się chce, można sobie wkręcić. Co jeszcze na temat tego mogę powiedzieć? No, taśmy najnowocześniejsze, te taśmy RG, B, CCT, tak się one nazywają. Do tego kupuje się specjalne połączenia w kąt prosty, można też równoległe kupić. Można też kupić połączenia taśmy z kablem zasilacza. No, wszystko jest do zamówienia. Można sobie porobić. Gzymsy kosztują 2 metry takiego gzymsu. To jest styrodur, nie wiem, kosztuje tam chyba 2 dychy. Jak ja miałem jakieś 12 metrów, to no jakieś tam 200 nieco chyba wyszło za to. No ponad. Okej, ponad 200. Tyle. Co tam jeszcze? No w środku są 3 zasilacze. Dwa po 100 W, każdy zasila połowę taśmy, taką literkę L i drugą literkę L. Drugi zasilacz 100 W łączą się w kwadrat i oddzielny zasilacz 60 W do halogenków. Halogenki pobierają moc 2-3 W, chyba to są 3 watówki w tej chwili. No a taśma wiadomo, tam chyba pobiera 14 czy nie, 1,4 na metr, a już zapomniałem, nie, już zapomniałem. Tyle.